Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide. I dziś zajmiemy się kolejnym lekkim karabinem maszynowym dostępnym dla żołnierza wsparcia, M60E4. Historia M60 zaczyna się już szybko po II wojnie światowej, kiedy to Amerykanie chcieli zastąpić swoje poprzednie konstrukcje lekkich karabinów maszynowych jak M1917A1, M1919A4 oraz M1918A2, popularnie zwany BAR. Amerykanie mocno wzorowali się na niemieckich konstrukcjach i nawet próbowali skopiować bardzo słynną broń Niemców MG42, jednak nie udało im się dosłownie skopiować tej broni, gdyż miała ona wiele wad. Powoli Amerykanie starali się tworzyć własną konstrukcję, cały czas właśnie wzorując się na niemieckich konstrukcjach, i tak właśnie powstała broń M60 i jej pierwsza walka była w zasadzie w Wietnamie. I właśnie na wojnie w Wietnamie okazało się, że M60 ma niestety wiele wad. Broń często się zacinała, niektóre jej części były bardzo łatwe do zepsucia i ogólnie niezawodność tej broni była po prostu bardzo, bardzo niska. Starano się również zmodernizować tą broń, aby pozbyć się większości wad M60, jednak trwało to bardzo długo i kiedy stworzono wersję M60E3, a nawet M60E4, ta broń była już zastępowana przez karabiny M240 Bravo, które bazowały na belgijskim karabinie FN Minimi. I do tej pory w amerykańskim wojsku M60 jest bardzo lekko używane, ale w dużej większości jest ono wyparte przez karabiny jak M249 albo M240 Bravo. Istnieją te stare wersje w wojsku amerykańskim, czyli M60E1, jak i te nowe wersje M60E3 i wspomniany w BF-ie M60E4. A więc statystyki M60. Czas przeładowania 7,8 sekundy. I ze względu na konstrukcję większości lekkich karabinów maszynowych, mamy tutaj tylko jeden czas przeładowania bez względu na to, czy mamy jeszcze jakiś pocisk w magazynku, czy też nie. I M60 jest bronią, która ma najgorszy czas przeładowania spośród wszystkich innych karabinów dostępnych w Battlefieldzie 4. Aby wam to uświadomić, jak kiepski jest czas przeładowania M60, to porównamy sobie tą broń do swoich bezpośrednich rywali, jak M240 Bravo albo PKP Pechenek. Obie te bronie mają zwiększony damage, posiadają magazynek na 100 pocisków i również są zasilane taśmowo. I ich przeładowanie w przypadku PKP Pechenek i M240 Bravo, ich przeładowanie powiedzmy zamyka się w przedziale 6 sekund, o ile dobrze pamiętam. M60 ma czas przeładowania bliski prawie 8 sekundom, więc nie ma szans na przeładowanie tej broni w trakcie walki, tylko trzeba gdzieś uciec, schować się za osłoną, przeładować tą broń i atakować ewentualnie przeciwnika ponownie. Żeby lepiej zrozumieć M60, to przeczytam wam resztę statystyk i postaram wam się powiedzieć tak naprawdę, jak powinniśmy używać M60, bo mimo wszystko jest to dość ciekawa broń. Szybkostrzelność jest to 570 pocisków na minutę. I ponownie jest to w miarę niska szybkostrzelność, niestety w przypadku M60, ale za to broń będzie się świetnie sprawowała na dalekie i średnie dystanse, gdyż według statystyk broń ma naprawdę wysoki odrzut, ale wystarczy, że wrzucimy tutaj na przykład hamulec wylotowy i sami będziemy trochę kompensowali ten odrzut i naprawdę M60 świetnie może sprawdzić się na dalekie i średnie dystanse. Jednak nie powinniśmy w ogóle atakować przeciwników na bliski dystans M60, gdyż cokolwiek z większą szybkostrzelnością, nawet jeżeli ma zmniejszony damage, czyli ten standardowy 25 maksimum, 18 minimum, cokolwiek co ma praktycznie trochę większą szybkostrzelność, jest w stanie nas bardzo łatwo rozwalić, jeżeli używamy M60, więc szybkostrzelność jest tutaj bardziej dostosowana do walk na dalekie i średnie dystanse. Prędkość pocisku jest to 560 metrów na sekundę i analogicznie im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić cele na dystansie oraz te, które się poruszają, a im mniejsza prędkość pocisku, tym trudniej nam jest trafić takie cele. I M60 pod względem prędkości pocisku nie jest tutaj ani najlepsze, ani najgorsze, ale musicie wziąć pod uwagę, że broń strzela większym kalibrem, nie 5,56, tylko 7,62. I cięższy pocisk jest ciężej również rozpędzić, więc stąd tutaj mamy taką mniejszą prędkość tego pocisku w przypadku M60. Magazynek ma wspomniane 100 pocisków, broń strzela również już wspomnianym kalibrem 7,62 mm NATO, maksymalny damage 34, minimalny 25 i drop kończy się na 75 metrach. I teraz musicie wziąć również pod uwagę, że większość karabinów sztormowych w Battlefieldzie ma ten standardowy model co do obrażeń, czyli 25 maksimum, 18 minimum. I zwykle ich drop damage'a kończy się na 55 metrach. W przypadku większego kalibru
i zwiększonego damage'a. Mamy tutaj drop na 75 metrach, także maksymalny damage możemy zadawać na sporo już dalszych dystansach niż w przypadku zwykłych karabinów szturmowych. I właśnie to powinniśmy jakby tutaj wykorzystać w przypadku M60. Tryby strzału, które są dostępne w M60, jest to tylko tryb automatyczny i celność z biodra jest niska. Jeśli chodzi o odrzut, to mnożnik pierwszego strzału wynosi równe pół. Odrzut do góry jest wysoki, a odrzut na boki jest średni. A więc tak jak powiedziałem wcześniej w moim materiale, moim zdaniem M60 głównie służy do walki na dalekie i średnie dystanse. Ze względu na wyjątkowo niską szybkostrzelność, nawet jeżeli mamy tutaj zwiększony damage, to nie mamy zbytnich szans na bliskie dystanse, gdyż praktycznie ktokolwiek, kto ma broń z trochę większą szybkostrzelnością, nawet jeżeli zadaje normalny damage, to zwykle niestety przegramy taką walkę. Ale również powiedziałem w moim materiale, że M60 ma relatywnie wysoki odrzut, bo tak wynika właśnie ze statystyk. Jednak ze względu na to, że M60 ma naprawdę tak niską szybkostrzelność, to ten odrzut jest łatwo kontrować. Aczkolwiek moim zdaniem nadal warto tutaj zamontować jakiś dodatek na lufę, aby jeszcze bardziej wyeliminować ten odrzut do góry. Odrzut na boki jest na tyle równy, że nie musimy się nim bardzo przejmować, dopóki nie instalujemy większej optyki, czego tutaj nie zalecam. Więc zacznijmy oczywiście jak zwykle właśnie od optyki. Wybrałem tutaj mój ulubiony celownik holograficzny, ale można wybrać również celownik typu Red Dot Sight. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podoba Wam się najbardziej. Jako akcesorium wybrałem tutaj celownik laserowy, jednak większość osób raczej w tym slocie nie powinna wkładać nic, ponieważ po prostu na dalekie dystanse zwykle celownik laserowy będzie właśnie wykrywał naszą pozycję. Ja jednak zainstalowałem w tym konfigu właśnie celownik laserowy ze względu na to, że ja staram się pamiętać o tym, aby go włączyć i wyłączyć, a w naprawdę awaryjnych sytuacjach, gdzie ja jestem zmuszony do walki na bliskie dystanse, czasami ten celownik laserowy może pomóc, ale większość osób raczej powinna z tego zrezygnować, jeżeli nie lubicie grać właśnie w tym stylu. Aczkolwiek można go zainstalować, bo tutaj żaden inny dodatek moim zdaniem nie ma sensu. Jako dodatek na lufę wybrałem tutaj hamulec wylotowy i hamulec wylotowy niweluje nam o 20% odrzut do góry, ale za to o 30% pogarsza nam celność ognia automatycznego. Dzięki czemu właśnie kiedy będziemy używali tutaj hamulca wylotowego, nie będziemy tak bardzo musieli się martwić o odrzut M60 i tylko lekko będziemy musieli kompensować ten odrzut, aby atakować skuteczniejszego przeciwnika. I właśnie żeby zniwelować tą 30% karę o połowę, zainstalowałem tutaj krótki uchwyt, ale można również zainstalować tutaj tak zwany potato grip. I właśnie co nam zrobią te dwa uchwyty, to polepszą nam celność ognia automatycznego o 15%, więc nawet dłuższe serie ognia automatycznego w naszego przeciwnika na dalekie czy nawet średnie dystanse, nadal te serie powinny być naprawdę bardzo celne z konfiguracją hamulec wylotowy i krótki uchwyt. Więc taka jest moja dzisiejsza konfiguracja z M60. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.